Dzień dobry, dzień dobry. Mówię trochę takim przyciszonym głosem i mniej ekspresyjnie, bo Mikołaj śpi z tyłu. My właśnie zaliczamy pierwszy przystanek, oczywiście po kawę. I słuchajcie, historia jest taka, że jedziemy do IKEA. Dawno nie byliśmy, już parę miesięcy nie byliśmy, więc sorry. Natomiast wczoraj stresowałam się bardzo, więc chciałam delikatnie mojemu mężowi taki podsunąć pod nos, aby jechać do tej IKEA. I właśnie wysłałam na Instagramie i oznaczenie, że przydałoby się jechać, bo potrzebuję parę rzeczy. No i obudził się. Jak to jest możliwe, powiedzcie mi, że potrzebuję parę rzeczy i muszę już ruszać samochodem. Że potrzebuję parę rzeczy. Nie, dlaczego? No i on zobaczył to Insta Story i mi odpowiedział i temu jedziemy. Przepraszam, załamałam się, bo ten mały człowiek już się obudził. Ach, miała być taka super historia, wyszło, że się młody obudził. No czekamy na kawę. Przeklinę tą kawę. Wiecie, nie chodzi o to, że on musi spać w samochodzie, tylko to jest jego pora drzemki. Fajnie, jak on się prześpi, bo wtedy jest grzeczniejszy. A jak się nie prześpi, to jest właśnie taki. Mikołaj, nie płacz, bo mama też będzie płakać, już jej się oczy załzawiły. Ale masz super balona. Balon z nami jeździ, bo zabawia Mikołaja. To jest balon od cioci Asi. Tam jest przejazd? Jest wielką ośmiornicą. Nie wiem, co to jest. Jest przejazd, bo tu masz znak ile maksymalnie. Może być tu, czy za blisko wózków? Zdecydowanie za blisko wózków. Tyle miejsca, a ty zaparkowałeś obok wózków, kochanie? Bo tu miałem wygodny wjazd. Kochanie, no jak bardzo cię kocham tak za blisko wózków, no naprawdę. Parkujecie obok wózków, czy unikacie tego miejsca? Bo ja zawsze się boję, że po prostu jakiś wózek wjedzie nam w samochód. Mój mąż nie ma tego stresu ewidentnie. Tak? A wy macie ten stres? Unikacie miejsc obok wózków zaraz, czy ja zawsze Olewka? Mam wózek, który trzeba strasznie mocno pchać, bo ma jakieś jedno kółko zablokowane, więc... Zawsze! Więc nie wierzę, że wózki jeżdżą same. Wy też macie takie szczęście? Może być, nie wiem, setka wózków, a my wybierzemy ten z zablokowanym kółkiem. I ciśniemy i na zakrętach musimy się tak siłować z tym wózkiem, że szok. Kochani, nie chcę ci nic mówić, ale ja jestem teraz nieskromna, ale masz piękną żonę. No masz, ja wiem, że mam. Jak ubrałam sobie poprzednią tą sukienkę. Jak ubrałam sobie poprzednią sukienkę, to mój mąż powiedział, że wyglądam jak Ania z Zielonego Wzgórza i mam się przebrać. Mega fajne takie coś jest. To mi się bardzo podoba, takie... Ja uwielbiam te wstawki takie, bo gdzie możemy to zrobić? Zróbmy to. Patrz, tu. To są te. To będzie super tam. Jeden czy dwa? No dwa bym wzięła, nie? Po ile one są? Nie mam tego pojęcia. Ale tu jest, czekaj, dekoracja. Ta doniczka też super by była. Ja bym wziął tylko torbę i bym ją zawiesił tutaj z boku. O, patrz. Niby te same, a całkiem inne. Różne są, no. Jedna jest wyższa, druga jest niższa. No. Bierzemy takie, żeby były różne? Różne, tak. O, i po to jedziemy, tylko nie zielone. Pomalujemy sobie na kolor lampy. Po takie coś. A ja bym... A da się to malować? No na kolor lampy bym chciała, bo to będzie mieć kolejny kolor. Ale no to której lampy? Mówisz o czarnym, czy mówisz o tym... Mówię o brązowym. No ale czy to będzie chwytać? O to mi chodzi. To jest to samo, co te schodki, co mamy. Ten sam rodzaj drewna. Jakie ładne. Tutaj są takie. O, te będziemy brać na pewno. O, widzisz, tak chciałam. Tu. Żeby wymienić te nasze gałki na takie coś, bo tutaj sobie Mikołaj nic nie zrobi, nie? Które gałki? Te w stoliku. A, w stoliku? Mhm.
No, to by można było. To by było super, Misiek, żeby zabudować do samej góry. Co to jest? Dom bejcowany. Takie. Chodź. Gdzie są obrazy teraz, bo tam będę wymieniała. Na taką pod sam sufit, taką płaską tą. I pewnie tutaj można dać też zamykane część tych szafek, no nie? Co, żeby... Na nóżkach. Aha. Wiesz, żeby taką zrobić taki... I potem z lewej strony będą lamele. Ja to ogarnę. Tylko nie wiedziałam, że takie coś jest. Fajnie, bo jest bardzo mało ludzi. Tak, właśnie super. Co widziałem? Tam. Tam widziałem te zielone krzaki. Widziałam go. Ten ma mniej miejsca. Ja nie chcę zmieniać tamtego stołu. Nie zgadzam się. Dobrze. 119 zł, zajebiste. A to można wziąć samo? Mhm. Ciężkie bardzo. Mogłabym robić live'y na Instagramie. Kto chce live'a na Instagramie, pisze komentarz. I co? Te bierzemy. Chcesz dwa? Kosz. Przydasz tu i teraz 50 zł, ale tu też. Mikołaj ma jeden. A takie? Czy te nie? Te chyba nie, wolałabym, że takie, wiesz, kudłate bardziej. To by było ładne, gdyby nie było... To mi się nie podoba. Mówię, to by było ładne, gdyby było w całości. O, ten kolor. Jest. Tak. Aha, o, bo właśnie. W no. taki sposób, nie? No to mi się podoba. Bo ja chciałam wyspę z przodu. No. No nie? Bo to trzeba tutaj zamówić. Ale zastanawiam się między tym, a tym. Nie, ja jestem za tym jaśniejszym. Chyba bardziej pasuje, nie? Tak. Bo to już nie ma takiego drewna, a ten też jest o wiele tańszy. Ja jestem za tym. To będzie pod spodem mamy trzy równe, takie no, same, jeden 60 cienki. I jeden 40. No. Chyba, że tą 40 na przykład zrobić taką. Ale to wtedy tam byś musiała mieć porządek. No wiem. I włożone na przykład, talerze. Alkohol. Albo alkohol. Gdzie jesteś? Uważaj. To już wiemy, że będzie piętrowe łóżko za niedługo. Znaczy może nie aż tak za niedługo. Chcesz mi coś powiedzieć? Absolutnie. Na dole będzie biureczko. Aha. No ale co by było, gdybyś coś takiego powiedziała? To kupilibyśmy piętrowe łóżko. Nie, Miki? Podzieliłbyś się pokojem? Ale wygodne. Wygodne? Mama, mama. Mama, mama. Mama. Idziemy coś zjeść? Jest pan głodny? Idziemy? Nie idziemy? Taki zadowolony. No i co? No. Pa, 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 pa. On nie wie, co ma robić. Nie, nie. Czego szukasz, Martuś? Kusikula. Mam już tyle rzeczy. Pokażę wam. Mam już pełny korzyk, a Martusia nie ma obrusików. No nie mam obrusików. To może zostawmy koszyk i pójdziemy, wrócimy, jak będą obrusiki. Nie? Kupmy koszyk i wróćmy, jak będą obrusiki. No Mikuś? Nie, są te, ale... Jak tam? Jak tam samopoczucie? Dobra. Idziemy dalej. Idziemy za mamą. Ups. Dziękuję. Jest
łapie. Nie, Martusia jest zadowolona. Mówię trochę ciszej, bo znowu Mikołaj śpi i nie chciałam go obudzić, ale jedziemy, więc małe prawdopodobieństwo, że go tak szybko obudzę. Wyjechaliśmy z IKEA. Cały tył mamy zapakowany. Mnóstwo zielonego. Słuchajcie, podaję wam tutaj zdjęcie, jak wyglądał mój koszyk na sam koniec, więc mega fajnie. Jeszcze kupiliśmy... Boże, nie, absolutnie. Absolutnie, aż taka szalona nie jestem. Wszystko to jest na lampy. Tak. No, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Nie tylko generalnie, bo chcieliśmy to też dać na bok kuchni. Ale niestety nie podobało nam się, jak wyglądały te bułeczki, takie rureczki. I chyba będziemy robić je po prostu sami. Do IKEA pojedziemy jeszcze raz, bo oni tam mają fajne te zawieszki, różne takie torebeczki i tak dalej. Ale kupiliśmy jeszcze, oj, trochę się jednak na styk. Ale w IKEA są najlepsze babeczki, także nie mogłam się oprzeć. Zawsze mówię, że jak będziemy wychodzić z IKEA, to jeszcze wrócimy po babeczki i zawsze nie ma czasu, albo że jesteśmy zmęczeni. A dzisiaj mój mąż powiedział, że nie, chciałaś babeczki, Mikołaja uspokoił, bo już się zaczął trochę denerwować. No i wróciliśmy po babeczunie. Tak, fajnego mam tego męża, wiecie? Marta szczęśliwa. Tak. Ja jestem zmęczony troszeczkę. Bo jednak w IKEA byliśmy ile? No jest 3 godziny? Ponad 3 godziny. No. Tak. To bardzo dużo jak na jeden sklep. Och, ale dobrze. Ale się śmiejemy, bo po Sarandzie chodziliśmy pół dnia właściwie w upale mega. No. I mój mąż... Nie byłem zmęczony. Tak, nie był zmęczony, nie bolały go nogi. W IKEA bolą go nogi, no nie? No Mikołaj też wolał chodzić na zewnątrz niż w środku, ale mnie nie boli nic, ja jestem fantastycznie zadowolona. My jedziemy teraz do Sarniego Stoku po linki montażowe na dach, słuchajcie, do tych relingów, bo chcemy móc wykorzystywać te relingi. Teraz tam jest skrzynia cały czas i niech ona tam będzie, spalanie jest nieco wyższe, ale kwestia zabezpieczenia dachu przed gradem jest dla nas w tym momencie ważniejsza, a nigdy nie wiadomo, gdzie nas ten grad spotka. I jedziemy po linki montażowe, bo musimy wyprać dywan, który, słuchajcie, kupiliśmy do sypialni, on był w salonie i teraz okazuje się, że już jest deka brudny i chcemy go dać do sypialni, ale chcemy go najpierw wyczyścić, z tym, że on jest za duży, żeby zmieścił się wewnątrz samochodu, i chcemy go przewieźć po prostu na dachu do prania. I druga rzecz, chcieliśmy kupić lamele do kuchni. I też stwierdziliśmy, że bez sensu płacić za przewiezienie ich stówkę, jak to już jest lamel do przodu, że tak powiem. Przewieziemy je sobie sami i teraz idziemy do Bielska, do Julii, do Sarniego Stoku, żeby te linki montażowe kupić, bo niby tam są. Mam nadzieję, że będą, chociaż zawsze jak czegoś szukamy, to w Julii jest. I zobaczymy, jak tam dzisiaj będzie miał humor chroniarz. Tak. Żeby zobaczyć, czy pozwoli nam dzisiaj nagrywać. Tak. Bo ostatnio dostaliśmy wiadomość właśnie od Sarniego Stoku, znaczy, że... może powiedzmy całą sytuację, bo nie każdy niestety ogląda. To ostatnio byliśmy właśnie w Sarnim Stoku, mówiąc od początku, i zatrzymał nas ochroniarz i powiedział nam, że mamy schować aparat, że nie wolno nagrywać w Sarnim Stoku i tak dalej, i że w ogóle wszystkiego nie wolno. Tak. No, więc wyłączyliśmy. Tak, chciał. Jeszcze dopowiem, że powiedział, że mamy sobie iść do kierownictwa i z nim załatwiać, czy możemy, uważać, tak, bo skręca. Żebyśmy sobie zezwolenie załatwili. Tak, no. Dokładnie. No to napisaliśmy do Sarniego Stoku. Jak wygląda sytuacja? Tak, Sarni Stok nam odpisał, że nie ma żadnego problemu z nagrywaniem, że oni się bardzo cieszą, jak nagrywamy u nich i pokazujemy, co kupujemy i tak dalej. No bo dzięki temu mają po prostu więcej klientów, bo tak, tak to działa. No. Tak to działa i nawet powiem wam, w Polsce jest jakaś taka masakra, dziwna sprawa z tym nagrywaniem, bo w Albanii, jak zapytałam się w restauracji, czy możemy sobie nagrać, no jak tam po prostu pracują, bo to według nas było bardzo ciekawe, no to oni byli przeszczęśliwi, że my chcemy coś nagrać i pokazać restaurację. Jak nie widzieliście jeszcze, to we vlogu z Albanii, vlog numer 2 z Albanii, tak, to tam jest właśnie ta restauracja to i to, jak oni reagowali na kamerę. Dokładnie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wygląda w innym kraju. Dzisiaj w IKEA była taka sytuacja, że spotkała mnie dziewczynka,
widać, że była bardzo przejęta całą sytuacją. Bardzo pozdrawiam. Nie wiem, jak się nazywasz. Podeszła do mnie i to ty? To ty? Nie? Aha, i okay. Tak pokazuje na mnie i mamie pokazuje, no nie? A mama nie wiedziała w ogóle, o co kaman, no nie? Aha. To i potem się zrefleksowała, to pani? No nie, bo nie wiedziała, jak w ogóle do mnie mówić. Ja mówię, tak to ja, no nie? I bardzo miło mi cię poznać i tak dalej, i tak dalej. Ona się troszeczkę uspokoiła, a potem mama nie zaatakowała mnie. Bo wytłumaczyłam, o co chodzi, ale mówię ci, chodzi o tą sytuację, że mama po prostu popatrzyła na mnie jak na jakąś jebniętą, wiesz, taką, no bardzo, jak się ucieszyłam na sam widok tej rozentuzjanowanej dziewczynki, bo to zawsze aż mi serce rośnie, tak ta mama nawet mnie zmroziła i ja zapomniałam, po co ja przyszłam. Tak tyckałam prześcieradła, bo byłam zestresowana, ja się zestresowałam. To, że patrzcie, co robią wasze dzieci, bądźcie zaangażowani w ich życie. Nawet jeżeli to jest coś, co was pozornie na przykład nie interesuje, jak nie wiem, jakieś lalki czy coś tam, czy nie wiem, cokolwiek, no dzieci mają różne zainteresowania. Bądźcie w tym wszystkim, bo to jest naprawdę ważne i dzisiaj mi to pokazało, jak bardzo to jest ważne. Bo teraz ta córka z tą mamą miałyby o czym rozmawiać i to na długie godziny, biorąc pod uwagę jej przejęcie całą sytuacją. A tak? Nie wiem, o czym będę rozmawiać. Nie wiem. Nie podchodź do mnie. Nie o mnie. Nie. No mam nadzieję, że to zrozumiecie i będziecie ogarniecie ten przekaz, który miałam tutaj dla was. No, takie sytuacje nam się zdarzają bardzo często. Nawet na lotnisku było, że ktoś tam robił ze mną zdjęcie i tak dalej. To jest mega fajne, zawsze się cieszę, zawsze jest mi miło, zawsze fajnie jest z wami porozmawiać. Zawsze jest to dla mnie takie odświeżające, motywujące, nie wiem, uskrzydlające wręcz. Nawet także ja to uwielbiam. W Albanii przecież i tak dalej. Tak, nawet w Albanii pani przewodniczka, która prowadziła naszą grupę na wycieczkę, nas poznała. Więc jakby docieramy bardzo szeroko i to jest bardzo miłe, jeżeli podchodzicie, jeżeli mogę z wami porozmawiać, bo to jest całkowicie coś innego i to nas zawsze cieszy. Natomiast nie o to chodziło. Chodziło o tą sytuację takiego totalnego braku zainteresowania tym, co robi twoje dziecko, no nie? No. I nie, wiesz, jak najfajniej w ogóle dzieli się radość, taką ekscytację na dwa. Wtedy ona jest jeszcze większa. Jak możesz z kimś o tym porozmawiać, no nie? Wiemy, jak są takie tematy, gdzie tylko my z Krzyśkiem możemy sobie z nimi o nich porozmawiać, bo nikt inny by tego nie zrozumiał, bo nie jest w tej sytuacji, no nie? I wiemy, jakie to jest mega ważne i ja bym się dusiła, gdybym nie mogła o tym z kimś porozmawiać. Więc wiecie. No, dobra, to tyle z mojego monologu. Przepraszam. Okay. Lecimy do Sarniego.